Witam w audycji gościa Radia Pięcia w studiu, pani Ewa Żegaczewska, kierownik Zakładu Komunikacji Miejskiej PGK Suwałki. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pytania zadaje Artur Parafinowicz, a spotykamy się, bo niebawem święto Wszystkich Świętych. A co za tym idzie, zmiany w komunikacji miejskiej, na co mogą liczyć suwalczanie? Dzień dobry państwo, jeszcze raz suwalczanie. Dzięki uprzejmości organizatora, czyli miasta Słowałki, będą mogli skorzystać, już korzystają właściwie z takiego rozwiązania dodatkowego y, uruchomienia dodatkowych kursów linii numer 18 na cmentarz komunalny przy ulicy Reja i te zmiany zostały już wprowadzone z dniem pierwszy, 21 października. Dodatkowo w dniach 31 października, 1 i 2 listopada będą uruchomione specjalne linie. Oznaczone CB, CR i CBR. Będą to linie, które będą dowoziły mieszkańców do cmentarzy zlokalizowanych przy ulicy Reja, przy ulicy Grunwaldzkiej. I taka linia CBR, która połączy cmentarz Grunwaldzka z cmentarzem przy ulicy Reja. Cmentarz, autobusy linii CB, czyli na cmentarz Bakałażeska będą wyjeżdżały z ulicy północnej przez kolejową, świerkową, nowomiejską Płaskiego. Kowalskiego, Reja, Kościuszki Mickiewicza, Filipowska i do Grunwaldzkiej do cmentarza będą jechały. I te kursy w dniach 31 października i 2 listopada będą, będzie kursowała od 9.30 do 18.40 średnio co godzinę, a w dniu 1 listopada od 9.00 do 18.40 średnio co godzinę. Linia CR, która połączy, która będzie dowoziła pasażerów do cmentarza przy ulicy Reja. Po jej rozpocznie z 1 maja przez Waryńskiego, Noniewicza, Dwernickiego, kolejową, świerkową, nowomiejską, Pułaskiego, kowalskiego reja i dojedzie do cmentarza. Powrót będzie ulicami Reja Kowalskiego, Pułaskiego, Świerkowa y, przez kolejową Dwernickiego Noniwicza do 1 maja. I ta linia będzie kursowała w dniu 31 i 2 listopada w godzinach 9-18 średnio co godzinę, a w dniu 1 listopada 9-18-10 co 40 minut. I ta ostatnia linia, która będzie kursowała tylko 1 listopada, to jest linia CBR. I ona połączy, tak jak wspominałam, cmentarz Bakałażewską z cmentarzem Reja. Rozpocznie przy cmentarzu na bak Grunwalska, później pojedziemy Filipowską, Mickiewicza, Kościuszki, Reja i do Cmentarza, powrót tą samą trasą i średnio będzie jeździła co godzinę w godzinach od 9 do 17.21. Co chciałabym podkreślić, to te linie specjalne, pasażerowie korzystający z linii specjalnych w dniu 1 listopada jeżdżą bezpłatnie. Na wszystkich liniach specjalnych CBC, RCBR jeżdżą bezpłatnie i jeszcze też tutaj chciałabym przypomnieć pasażerom, że w dniu 1 listopada nie wjeżdżamy na cmentarz komunalny przy ulicy Reja, tylko przystanek dla wysiadających jest lokalizowany przy cmentarzu i dla wsiadających jest vis a -vis cmentarza. No ze względu na te duże, duży ruch, który będzie tam na tym cmentarzu, nie dojedziemy na. Cmentarzu. Jest zainteresowanie tymi połączeniami? Jest duże zainteresowanie tymi połączeniami. Z roku na rok wzrasta zainteresowanie tymi połączeniami. Największe jest na cmentarz Reja, ale to wiadomo, jest to większa nekropolia. Cmentarz bakała Rzeska też jest bardzo duże. Po prostu nawet na tych wszystkich liniach w w tych godzinach największego szczytu uruchamiane są autobusy przegubowe. Obwodnica wschodnia gotowa, co w związku z tym? To tutaj organizator, czyli miasto Suwałki już planuje uruchomienie z dniem 1 listopada takiej szybkiej linii, która połączy ulicę Krzywulko, Krzywulkę z zakładami pracy zorganizowanymi przy ulicy Raczkowskiej i Brylantowej. Linia rozpocznie z Krzywulki, pojedziemy ulicami Szpitalna, Daszyńskiego, Kowalskiego, Pieleckiego, tym nowym, tą nową obwodnicą wschodnią, czyli Kuklińskiego, Stulecia Niepodległości, Utratą, Leśną, Raczkowską, dojedziemy do, do ulicy Brylantowej i tam do Brylantowej padmy Mispolu. Polu. Te, ta linia będzie o tyle szybką linią, że nie wszystkie przystanki na trasie zostaną uwzględnione w, tej, w tym przejeździe, więc tutaj w całą informację w połowie e, listopada, cała informacja pojawi się na stronie internetowej, na przystankach, żeby pasażer mógł się zapoznać. Trasa przyjazdu tej linii będzie około 20 minut w jedną i w drugą stronę e, i będzie dowoziła na godzinę 6.14. I po godzinie 6, 14 i 22 odwoziła. Jeszcze dodatkowo będzie uruchomiona taka krótsza linia, taka tej odłam, tej linii szybkiej, która też zacznie z ulicy Krzywulka i dowiezie tutaj pracowników na ulicy Sejnejskiej. I końcowy przystanek to będzie Sejnejska PGK. To po godzinie 6.30, tak na siódmą, i po godzinie 15, żeby odebrać tych pracowników i odwieźć do tej części północnej. Także to takie rozwiązanie. Miasto dużo mówi o autobusach elektrycznych. Czego się spodziewać? Co zmienią? Kiedy? Autobusy, przewidywana dostawa autobusów elektrycznych wraz z całą tą budową infrastruktury zapewniającą ładowanie tych autobusów elektrycznych. To Przewidziane jest na wrzesień 2025 roku. W tej dostawie będzie 5 autobusów 9-metrowych i 5 autobusów 12-metrowych. Czyli w przyszłym roku, wrzesień, pierwsze te 10 autobusów do nas już będzie dostarczone i będziemy mogli korzystać już z tego. Tabela. Co to zmienia dla zakładu? Na pewno y poprawia to przede wszystkim komf poprawi to komfort jazdy pasażerom. Jakość świadczonych usług, bo to też, tak samo jak autobusy gazowe, tak samo jak CNG, będą wyposażone w klimatyzację w przedziale pasażerskim. Te komunikaty głosowe zewnętrzne to też dla osób stojących, którzy oczekują na, na peronie, na przystanku, będzie to też bardziej czytelne dla pasażera. Dla nas, jako do zakładu pracy, to też jakość świadczonej usługi w, w, w zostaną jakby. Usunięte z taboru autobusy dieslowe, i tutaj ta jakość świadczonych usług na pewno elektrycznymi autobusami poprawi się. A co mówią kierowcy, czego się spodziewają? W chwili obecnej trudno tutaj mówić, czego można się spodziewać, ponieważ to nie mamy jeszcze żadnego doświadczenia, ale tak samo jak w przypadku autobusów zasilanych gazem CNG, tak samo w przypadku autobusów zasilanych, ładowanych elektrycznie. Na pewno będzie to dobra jakość pracy i poprawi to też jakość pracy. Pasażerowie powinni spodziewać się podwyżek cen biletów? Na chwilę obecną spółka jako operator nie ma takiej informacji czy o podwyżkach. Podwyżki były w 2022-2023, więc na chwilę obecną, czyli z dniem 1 stycznia 2025 takiej podwyżki na pewno nie będzie. Przed wejściem do studia trochę pytałem, e, macie wakaty, czy macie zas, zapas chętnych? My nie możemy narzekać na zapas, na kierowców chętnych do pracy w komunikacji miejskiej. Mamy takie zabezpieczenie, że jeżeli to jakiś kierowca rezygnuje z pracy, ale to są tylko rezygnacje, jeżeli idzie na emeryturę, czy jakieś długotrwałe zwolnienie lekarskie. To w to miejsce od razu mamy osoby chętne do zatrudnienia na stanowisku kierowcy komunikacji miejskiej. To jeszcze zapytam, co z pasażerami? Ubywa, przybywa? Na chwilę obecną sytuacja jest w miarę stabilna, jeżeli chodzi o pasażerów. Ej, największe, no, oczywiście w okresach letnich, te, ta liczba pasażerów trochę zmniejsza się, ale to ze wakacje, a więcej osób jeździ rowerami, hulajnogami. Teraz już w miesiącu wrześniu rejestrujemy. Delikatny procentowy wzrost pasażerów. Myślę, że miesiące październik, listopad, grudzień, styczeń, luty będą też wskazywały na to, że liczba pasażerów się zwiększy. Nawet rozszerzając ofertę przewozową dla o tą nową, szybką linię, też liczymy na to, że będzie to miało przełożenie na zwiększoną liczbę pasażerów. A dzieląc to, rozróżniając, Młodzież, dzieci, no, które jadą za darmo i dorosłych, jak to wygląda? Oczywiście, że osoby, dzieci i młodzież uprawnione są do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską i to one najwięcej korzystają z tej komunikacji. Nawet procentowo to oni stanowią ponad 60% osób korzystających z komunikacji. Pozostałe osoby to są osoby starsze, dorosłe, które korzystają z dojazdów do pracy, z pracy. Ich przybywa, ubywa? stabilnie, jest sytuacja stabilna. Pani Ewa Żegaczewska, kierownik Zakładu Komunikacji Miejskiej PGK Suwałki, była gościem Radia 5. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A pytania zadawał Artur Parafinowicz, Radio 5. Do usłyszenia.